Każda kobieta chce być zadbana i piękna, a szczególnie w dniu swojego święta. Dzięki inicjatywie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 i Centrum Edukacji Zawodowej uczniowie klas fryzjerskich odwiedzili Dom Pomocy Społecznej w Malborku. W ramach zajęć w DPS utworzono salon fryzjersko-kosmetyczny z prawdziwego zdarzenia. Co ważne dla mężczyzn, drzwi także były otwarte. No dzisiaj jest dzień, akurat taki szczególny, bo jeszcze Dzień Kobiet. Panie skorzystały, tak? Nie powiem, że też i panów tutaj nie ma. Za dwa dni Dzień Mężczyzn. Tak, Dzień Mężczyzn 10 marca, to już tak to. I myślę, że to są osoby, które zawsze będą czekały tutaj na nas. To jest taki dopiero pierwszy początek, pierwsze nasze takie spotkanie i myślę, że nie ostatnie. Kobieta chce być piękną, chce się podobać sobie, wszystkim naokoło, tak? To nie tylko włosy, ale paznokcie, dłonie. Uczniowie naszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 mogą zrobić w ramach wolontariatu usługę taką fryzjerską, fryzjersko-kosmetyczną i powiedziałem, że się podejmę tego i w rozmowie z panem dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z panem Antonim Zawadzińskim i z panem Waldemarem Kulińskim, dyrektorem Centrum Edukacji Zawodowej powiedziałem o takiej inicjatywie, czy możemy takie coś zorganizować na terenie właśnie tej DPS-u. Panowie dyrektorzy powiedzieli, że oczywiście, że są za, że pomogą zorganizować uczniów, transport tego sprzętu, który będzie nam potrzebny do tych usług fryzjerskich. Aby każda stylizacja była perfekcyjna, nad wszystkim czuwały doświadczone fryzjerki. Akurat dwie panie Karoliny, tak? Pani Karolina Kalinowska i pani Karolina Hajdukiewicz. Trzeba podziękować też uczennicom, które po prostu przyszły tutaj, chociaż jak spytaliśmy się w klasach, kto chce być chętny, to nawet była cała klasa chętna. Zespół szkół kształci uczniów w wielu zawodach, dlatego podobnych spotkań może być zdecydowanie więcej. Panie zobaczyły, o, ścięła, tak, dobrze wygląda, no to ja też, nie? Także myślę, że takie już trochę takiego zaufania tutaj nabrały i no widać, że ta chęć jest, tak? Ja mówię, to zostanie na pewno. Następnym razem, jak przyjedziemy, to na pewno wszyscy mieszkańcy tego domu będą chcieli skorzystać z usług. Warto wspierać tego typu inicjatywy, gdyż zdobyte doświadczenie i międzypokoleniowe spotkanie jest po prostu bezcenne.